drugi dzień miesiąca lipca, pierwsza sobota miesiąca, więc poświęcona szczególnie Maryi. Rozpoczynamy ten nowy dzień znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest to sobota szczególnie poświęcona Matce Bożej, dlatego prosimy, aby ona wzięła nas pod swój płaszcz matczyny. Przy mikrofonie ojciec Zdzisław, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pragnę pozdrowić wszystkich tych z Państwa, którzy o tej porze nie śpią jeszcze. Jutro przecież przed nami sobota, to dzisiaj już rozpoczynamy, ale dzień, myślę, skoro też się poświęcony Matce Bożej, więc dzień radosny, dzień pełen optymizmu. Dzisiaj też w Kościele w Polsce wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kowieńskiej, Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, też Matki Bożej Duchowskiej dla nas, redemptorystów. Szczególny to dzień. Rozpoczął się już Wielki Odpust. Duchowie pozdrawiamy ojców posługujących. Na tym Wielkim Odpuście wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj odwiedzili Króliczek mówi, że jak wsiadł do metra, to jakiś dziad szedł za nim i wsiadł tam, gdzie on też. To samo robił, co i on, co króliczek. Ja mówię, nie reaguj, nie patrz się, nie oglądaj. Z ludźmi sieć razem. Został on uroczyście koronowany w 1904 roku. Kiedy benedyktyni zostali usunięci podczas pierwszego rozmiaru Polski, przybyli na to miejsce redemptoryści i corocznie w dniach od 2 do 9 lipca trwa tutaj Wielki Odpust Maryjny. Ufamy, że też w tym roku ten Wielki Odpust przyniesie wielkie, wspaniałe duchowe owoce. I na początek nowego dnia nie może zabraknąć słów wdzięczności względem tych z Państwa, którzy poprzez swoje zatroskanie, modlitwę, dary serca przyczyniają się do utrzymania Radia Maryja. Trudno to wierzyć. Już prawie 25 lat dzięki wielkiej
hojności rodziny Polaków. Monserrat Maria dociera do polskich domów, do polskich serc, nie tylko po drodze granic polskich, ale tam, gdzie są Polacy. Otóż do grona naszych słuchaczy należą i losowo będą wybrani im, a na ręce tych, których wymienię, pragniemy złożyć nasze szczere słowo podziękowania. Za budowę dziękujemy panu Zbigniewowi Wińskiemu, Marii Pokrowskiej, Krystynie Światkowsko-Szatkowskiej, ze zaborową połowę Donacie Sroczyńskiej. A do grona słuchaczy, którym pragniemy podziękować za Brzasą, Przemysław Dorota Winkiewiczowie, Zygmunt Krawczyk, Dariusz, to jest ksiądz Kajnowski, Rzyski Dariusz, czyli profesor, pani Bolesława Rodnowska-Stanek, Zdzisław Janina Nowakowie, Pelagia Panicz, Kazimierz Stolewski, z Zabrzegu Józef Jan Polakowie, Zaczerni, najpierw z parafii Narodzenia Świętej Marii Panny. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Pani Marcie Zofii Polaczek, państwu Helenista Misławie Rząsa i zawsze Bakłowa Domu Wysławie Bogu, Zaprzówka Helenie Sagan i Zalewa Jadwidze Woźniak. Dziękujemy naszym ofiarodawcom Zamościa, a pośród nich Teresa i Wiesława Gąska, Edmund Józef Gołata, Teresa Kostrubiec, Krystyna Jagiecz, Helena Łukacińska, Maria Murmydłowska, Radawiec Grażyna, Waldemar Jan, Maria Sokołowska, Janina Wojtyna. Z miejscowości Zawadzkie Barbara Skwara, Zawiercia Danuta Nowicka, miejscowości Ząbki koło Warszawy, tutaj dziękujemy występującym słuchaczom i parowarcom. Bławdziewicz, Jolanta i Jan, koło przyjaciół Radia Maria przy parafii Świętej Trójcy, ze Zboczyna Henryka Niedziółka, ze Zdolińskiej Woli Kazimiera Polak, Henryka Zasowska, ze Przygławic Edward i Maria Drapa, ze Zgierza Jan i Aleksandra Baleja, Hajdorowicz, Granosi Krystyna i Kazimierz, Zofia Kosmowska, Sławomir Otto, Daniela Urbańska, Konrad i Teresa Wasiakowie, Michalina Latacz, Aldona i Andrzej Kuncewiczowie. To na razie niech tyle wystarczy. Drodzy Państwo, piosenka podziękowania tym wszystkim, dzięki którym Radio Maryja istnieje. Odprężająco, relaksująco, zero skutków ubocznych, także rewelacja. Jakie pani nadzieje wiąże z tą metodą? Wszystko dobrze, nie może być inaczej, musi być dobrze. Trzeba podejść z optymizmem. Wielkopolskie Centrum Onkologii jest jednym z dwóch ośrodków w Polsce, które mają specjalistyczną aparaturę do wykrywania, wykonywania hipertermii. Korzystali z niej już chorzy z guzami piersi, jelita grubego, prostaty, trzustki czy szyjki macicy. Czechia to nowa oficjalna i krótka angielska nazwa państwa czeskiego, wymienna z angielskim odpowiednikiem Republiki Czeskiej, czyli Czech Republic. Będzie można odtąd na etykietach produktów pisać Made in Czechia i tę krótką nazwę kraju umieszczać na identyfikatorach. Ponad 20 lat trwały wahania, jak powinno wyglądać i brzmieć jedno krótkie angielskie słowo na oznaczenie naszego południowego sąsiada. Dotychczasowa nazwa Bohemia, oznaczająca jedną z krain królestwa średniowiecza, służyła ja za nazwę całego kraju. Informacja.
informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. Sensacja w ćwierćfinale Euro 2016. Walia wyrzuciła Belgię. Wyspiarze wygrali 3-1, chociaż to Belgowie uważani za jednych z faworytów. Euro prowadzili po golu Radzina Ingolana. Wyrównał Ashley Williams, a w drugiej połowie bramki zdobyli Hal Robson-Kanu oraz Sam Vaux. Walia, która debiutuje na Mistrzostwach Europy, zagra w półfinale Euro 2016. Zmierzy wam z Portugalią. W sobotę wieczór o półfinał powalczą Włosi z Niemcami, a w niedzielę Francja zagra z Islandią. Szymon Ziółkowski w dniu 40 urodzin ogłosił zakończenie kariery. Mistrz olimpijski w rzucie młotem z Sydney z 2000 roku powiedział, że nie zamierza na igrzyska jechać za zasługi. Ziółkowski ostatnio treningi łączył z pracą posła. Oprócz złota olimpijskiego ma w dorobku także tytuł mistrza i wicemistrza świata oraz brązowy medal Mistrzostw Europy. Wicemistrzowie świata lepsi od mistrzów. Siatkarze Brazylii bez problemów pokonali Polaków 3-0 w Lidze Światowej. O szczegółach Kamil Gapiński. Ktoś mógłby powiedzieć, że tym samym podopieczni Bernardo Ezende zrewanżowali się Polakom za finał Mistrzostw Świata z 2014. Ale takie opinie nie byłyby trafne, ponieważ podopieczni Stefana Autygi są obecnie dalecy od wysokiej formy. Nasi ciężko trenują, często 2 razy dziennie, więc na ich wyniki w Lidze Światowej trzeba wziąć poprawkę. Optymalna dyspozycja ma przyjść na sierpień, kiedy to Polacy wystąpią na igrzyskach w Rio. I jak zapowiada nasz kapitan Michał Kubiak, interesuje nas tam tylko jeden medal. Ten z najcenniejszego kruszcu. Kamil Gapiński, TOK FM. I na koniec żużel. Patryk Dudek z Falubazu Zielona Góra został indywidualnym mistrzem Polski. To jego pierwszy medal w karierze. Srebrny medal zdobył Piotr Pawlicki, brązowy Maciej Janowski. Zawody odbyły się w Lesznie. Pogoda. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 28 do 33 stopni. Przeważnie, uwaga, w czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Powtórka. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz prawie 8 minut po 8 i zaczynamy godzinę komentatorów. Tomasz List, Tomasz Wołek i Wiesław Włodyka są z nami od iluś lat. Spotykamy się też w te piątki po czwartkowym poranku Janki Paradowskiej. Pierwszy raz od lat, tak nie jest. I wczoraj cały dzień rozmawialiśmy, cały poranek poświęciliśmy Janinie Paradowskiej, nie tylko państwo wszystko wiecie, ale jednak myślę, że od szutki też mi się słowo należy. No tak, bywały takie sytuacje, kiedy ona ciebie, Jacku, zastępowała tutaj i w piątki też przychodziła, jak i też zastępowała innych prowadzących. Przecież była znana, słynęła ze swojej odpowiedzialności, obowiązkowości, gotowości do pracy. Jest jeszcze, ja tam, ty też, ale ja też mam ten dodatkowy tytuł, no, że razem z nią w pokoju siedzieliśmy. Ja sobie policzyłem, nawet że... byłeś naszym kierownikiem. Nawet ja przez jakiś moment byłem kierownikiem, nawet kierownikiem Janki. I... chociaż do wyzwania. To wyzwanie, 25 lat razem pracowaliśmy, z których to 25 lat. Myślę, że około 20 przesiedziałem z nią w jednym pokoju. Znaczy te pokoje się zmieniały, bo się siedziba redakcji zmieniała. Najpierw była na Dibuła, potem na Miedzianej, teraz jest na Słupeckiej i zawsze była Janka. Zawsze była Janka, tak jest w swoim specyficznym stylu, stylu damy, osoby wchodzącej leniwie do pokoju, nie pracującej nigdy w redakcji, nigdy. Ona nie otworzyła komputera w redakcji, wszystko gdzieś robiła na zewnątrz. Jeżeli mamy jakieś biurka, to jej biurko było z nas, pośród nas, naszych wszystkich najbardziej takie uporządkowane. To było biurko, chyba tak wyglądało jak jej kosmetyczka, że tam wszystko miało swoje miejsce. No ale to są, no, to co mówię, to są drobiazgi imponderabilia. No po prostu przykro mi, że ja na przykład wczoraj musiałem być w redakcji
I przedwczoraj, jak chodziłem do tego pokoju i to puste, krzyczące miejsce, prawda? I te nawet jej popielniczka jeszcze tam stoi, bo ona popalała w tym pokoju. No to jest, muszę powiedzieć, że do mnie to jeszcze nie dotarło. I ta dewastacja takiej mikroświata, w którym ja pracowałem i obracałem się, jest potworna. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam tego mojego świata bez niej. No, żyć musimy, pracować za niej musimy, ale no, to naprawdę, to jest tak, że to będzie inaczej już, po prostu. Kto teraz powie, jak jest? No właśnie. Albo jak ona przychodziła, to jeszcze miała takie różne swoje recenzje. Wchodziła na przykład w piątek, jak my się zjeżdżali do redakcji, ona wchodziła takim zamaszystym krokiem i mówiła, ale żeście głupstwo nagadali. Nawet Grzesiek Rzeczkowski takiego SMS-a mi przysłał, którego dostał kilka miesięcy temu od Janki. Nie puścił pan mojego tekstu, jest wydawcą polityka.pl, nie puścił pan mojego tekstu, a u Żakowskiego w toku bzdury gadają. Janka naprawdę szapoba Janeczko za tę wyrazistość ocen. Często zasłużona na pewno, bo Janka wiedziała po prostu takie rzeczy, których nikt nie wiedział. I w związku z tym nasze poszukiwania często na oślep, prawda, wedle intuicji, według wiedzy ogólnej, wedle jakichś naskórkowych informacji, które posiadaliśmy. A nasze poszukiwania często szły w kosmos, a Janka po prostu wiedziała, dlaczego on to zrobił. No bo jej powiedział. Wiedziała, co kto zrobił 23 lata temu, jak kto głosował, w jakiej sprawie. Jaka ustawa była na tapecie, była absolutną perfekcjonistką. Ja myślę, że jeden z jej walorów polegał na tym, że żaden polityk, nawet najbardziej bezczelny, najbardziej bezwstydny, nie mógł w jej obecności, jak to kiedyś młodzież mawiała, rżnąć głupa. Ona